Już 22 stycznia oficjalnie do użytku oddane zostaną pomieszczenia byłej pralni Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, gdzie funkcjonowały będą poradnie specjalistyczne i tak zwana wieczorynka. Prace remontowo-adaptacyjne w budynku rozpoczęły się w lutym ubiegłego roku, kiedy w życie weszły przepisy mówiące o tym, że pogotowiem ratunkowym ma zarządzać szpital, a nie firma prywatna. To efekt zmian, które jakiś czas temu wprowadziło Ministerstwo Zdrowia, chcąc, aby pogotowie ratunkowe były wyłącznie państwowe. Wtedy też zaistniała konieczność, aby do 1 kwietnia wygospodarować dla załogi pogotowia m.in. zaplecze socjalne i garaże. Po kilku miesiącach od zakończenia prac ekipy budowlane ponownie przekroczyły próg budynku. W sierpniu bowiem rozpoczęła się adaptacja dalszej części budynku. Inwestycja kosztująca blisko 1 000 000 zł zakończyła się pod koniec grudnia, a oficjalnie oddana zostanie do użytku 22 stycznia. W budynku mieszczą się 3 gabinety lekarskie i 1 zabiegowy, a także pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, do tego przestronna poczekalnia z rejestracją. Tak, to rzeczywiście jest już ostatnia prosta. Prace budowlane zostały całkowicie zakończone. Trwa wyposażanie tych pomieszczeń. Jak Państwo wiedzieliście, częściowo są już wyposażone, częściowo jeszcze musimy pouzupełniać, ale to jest kwestia kilku dni i zakończymy całkowicie proces wyposażania tych pomieszczeń. W pierwszej kolejności będą przeniesione poradnie z ulicy Przemysłowej oraz poradnie medycyny pracy. W budynku byłej pralni szpitalnej zostanie zlokalizowana także nocna i świąteczna opieka medyczna, tak zwana wieczorynka. Powód? Obecnie funkcjonująca w obszarze izby przyjęć powoduje ogromne utrudnienia dla pacjentów, dla personelu. Dlatego chcemy poprawić warunki i pacjentom, i personelowi. Chcemy jak najszybciej przenieść wieczorynkę do tych pomieszczeń. W planach jest otwarcie kolejnych poradni, które, jak zaznacza prezes, pracowały będą w systemie rotacyjnym. Dalej, w zależności od tego, jakich specjalistów uda nam się pozyskać i co zakontraktować z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcemy uruchamiać kolejne poradnie, żeby maksymalną ilość tutaj zgromadzić poradni po to, żeby zabezpieczyć maksymalnie potrzeby naszych pacjentów z naszego terenu. Pewne jest, że w budynku dyżurować będą również poradnie komercyjne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że swoją działalność rozpocząć ma tu już niebawem poradnia gastroenterologiczna, zajmująca się funkcjonowaniem i zaburzeniami funkcjonowania układu pokarmowego. Wiosną planuje się zagospodarować teren wokół obiektu. Dzięki temu wygospodarowanych zostanie kilka dodatkowych miejsc parkingowych. Częściowo wyburzony zostanie również mur oddzielający kompleks OCZ z ulicą Piastowską.